lecimy dalej. Teraz, tym razem będziemy robić sobie pierwszy atak, także zaczynamy. On sobie na razie zastopuje. A sprawdźmy, gdzie my mamy tych rozbójników. Mamy jeden. Tutaj drugi mamy. Że najlepiej by było ich przyjąć tutaj na tej przełęczy, tutaj chyba nie. No dobra, no to spróbujmy. Najpierw sobie wrzucimy tutaj naszych wojowników. Nie biegać. I tutaj sobie wrzucimy naszych łuczników. Też nie biegać. No dobra, no to zacznijmy powoli. A przy okazji sobie dorzucimy tutaj. Tutaj sobie dorzucimy rolnika. Niech już lecą, już niech orzą. Orą. Orają. A tutaj powiększymy. Weźmy większe tutaj, za przeproszeniem, spichlerz. No, 4. Tutaj nam się będą teraz robić te nasze, że tak powiem. Aha, nie mamy teraz robotnika żadnego. Czekaj. A stąd weźmiemy jednego. Niech będzie. Jedną rodzinę wzięliśmy. Tutaj mamy. Tu ktoś przyszedł. Ludzi jeszcze nie ma. Szkoda. Dobra. Gdzie jeszcze jedną osobę byśmy wzięli? Może tutaj handlarza weźmiemy jednego. No trzeba, to trzeba trochę tutaj zrobić i tutaj dajmy, powiedzmy, o, tutaj do pieca, żebyśmy te rzeczy zaczęli już robić. Czemu oni biegną? Ty nie mów mi, że oni biegną. Nie, nie biegną. Dobrze. I tutaj sobie zaatakujemy, tak? Czy może na tych lepiej? No zobaczymy. Lepiej by było, żeby oni tutaj weszli, bo my mamy wtedy dodatkowy bonus, tak? Za to, że jesteśmy na naszym macierzystym regionie. Dobrze by było, żeby ich wciągnąć po prostu tutaj, na przykład tymi naszymi, tą naszą świtą. Na razie nie bardzo nas stać na to, żeby tak. No co oni? Czekajcie, to ja sobie wejdę tam dalej, nie? Na przykład wejdę sobie tutaj dalej tymi naszymi jego mośćmi. Nie, na przykład ci niech będą tutaj, niech sobie czekają w lesie. A my będziemy sobie tutaj, że tak powiem, atakować. Chyba że tu już nie ma ich. To jest puste. Nie, pełne. Zaraz będą pewnie formować. Są rozbójnicy. O, mamy dwóch. No to damy sobie tutaj rzeczywiście do tego. Dobra. Dobrze jest. 15 plus 4 robią, to będzie dobrze. Nawiązali już kontakt wzrokowy? Nie. Po nam macierzystym najlepiej by nam było. O, tutaj 120 też by było ciekawe. To nam 90 dochodzi po prostu do bitki. I to by było najlepsze, żeby ich wciągnąć po prostu na swój teren. Co oni, kurczę, się tak nie pojawiają? Ulala, bourgeois. To my tutaj już tak bardziej się przyjdzie. Tu
nie chcą walczyć. Nic się nie pojawiają. A, idą, dobra. No, my się wracamy. W takim bądź razie. Tu sobie wejdziemy. Tu. Tych damy za nich. Znaczy się tutaj. No i zobaczymy, co z tego będzie. Ryby będą, czy nie będą? Każdy rybak chodzi z będą. No dobra. Ciekawe jestem, na których się tak naprawdę rzucają. Ci mają tutaj? Nie. Poziom osady nam wzrósł. Poczekajcie, to czekaj, bo punkty rozwoju mamy. My w tym momencie idziemy tutaj w pługanie. Zamknij i tutaj przydzielimy jednego. A, no dobra, ciach. Jednego tego. A co tutaj w ogóle nie przyszli pracować? Ktoś tam coś tam orze, jak może. Dobra. A my tutaj sobie w normalnym czasie będziemy robić. Czekaj, ale bo oni są teraz w tym momencie powinni być. Tak, no. W regionie macierzystym jesteśmy. No i walczymy w regionie macierzystym, tak? Dawaj tu, tak będziemy przesuwać po prostu troszkę, tak. No dobra, ważne jest, żeby się trochę cofnąć. Ciekawe jestem, jak ci będą. Wiecie, na macierzystym ci będą naprawdę bardzo groźni. A ci też? Tak. W rejonie macierzystym będą mocniejsi. No tam ci idą. Jeden z procą, drugi z dzidą. Strzelają już, czy nie? Zwolnimy trochę. Jest zwolnione. Strzelają do nich? Powinni. No. A ci? Proszę tutaj się ustawić. Szybciutko, szybciutko. Biegniemy. I strzelać na nich. Dobrze. I strzelamy. Strzelamy. Bliziutko strzelamy. Tak jest. O, właśnie. O to chodziło. Tego chciał. Dobrze, rozbici. Jest dobrze. Jest dobrze. To teraz wy sobie idźcie do domów. Wy idźcie na kolację. O, proszę, idziecie tutaj sobie na kolację. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że w tym samym czasie. A czekaj. Dobra, niech oni idą. I tak nie mamy jak tu za bardzo podziałać. Dobra. A w międzyczasie może nam się tego pługa da tutaj. Ajajajajaj. Załatwić. Tutaj mamy jeszcze te rzeczy. I jak tam stoimy z dachówkami? Trzy dachówki dopiero. Wiecie, o co chodzi? Chodzi mi o to, żeby ten tutaj kościół drewniany od razu zrobić na kościół kamienny, tak? No i druga sprawa jest taka, że skoro my mamy rozwijać tą jedną wioseczkę do poziomu tego najwyższego miasta, no to nam się tutaj nie opłaca za bardzo robić, zdobywać dodatkowych tutaj innych
innych przedmieści, no chyba że do handlu, ale handel tutaj mamy, wiecie, ograniczony co do ilości tych handlarzy, nie? Także tutaj to też nie jest takie znowu hop-siup, że to nam się tak bardzo opłaca drugi region robić. Popatrzmy, no już tu jest zasiedlone. Może by tutaj się opłacało tutaj jeszcze. No nie, najpierw jęczmień trzeba będzie robić, tak? No to dobra. Będzie tutaj pług, będziemy wtedy myśleć na ten temat. I teraz tak. Tutaj tutaj trzeba by handelek i na przykład z dwa woły jeszcze dodatkowo dorzucić. Przywóz. Dwa woły. Dobra. Po 20, czyli normalnie, to mogę sobie go zamówić. Tutaj też przywóz, żeby były dwa. No i tutaj na razie tych 30, tak? 20, 30, tyry. Na razie się wstrzymamy, nie? Tutaj z tym przywozem. Ale tak, prawdę mówiąc, to może rzeczywiście tak. Tylko ile mamy? 7. O, możemy. No dobra, no to przywieźmy jednego woła. Jeszcze. No bo tak, przyda nam się do tych obozów drwali, nie? Przyda nam się do rolnictwa. Tutaj my chcemy duże to rolnictwo jednak robić, tak? No to może być konieczne wręcz. Tutaj już planujmy sobie następne gospodarstwo, tak? Czekaj, tutaj sobie przybliżę, żeby... A tam mamy woła, no dobra, okej, ciach. Tutaj sobie... A słupek nie jest zrobiony jeszcze, o, no tak. To powinien być zrobiony. Ten słupeczek, to te dla rolników, żeby nam się nie masz przestrzeni magazynowej, no widoku, no kurde, nie masz przestrzeni magazynowej, no to dobra, no to skoro nie masz przestrzeni, to idź tutaj sobie, o właśnie. No i w sumie można by było. A tu nam się szybko to... A czemu? Co jest? Czemu nie mogę ulepszyć? A już jest! Od razu? Chyba jakiś błąd. A, no tak. Błąd. Dobra. Jak tam? Miodzik i... No, i marchewki. No wreszcie te marchewki zadziałały. Dobra, okej. Dobra, już mamy tutaj dwie rodziny. Później damy sobie jeszcze wyższy poziom. To będą już cztery rodziny tutaj pracować w warzywniaku. Wtedy to już powinno być dobrze. Jest, są marchewki. Dobra, zaczęły się robić. Wiadomość, co? Trafia do mojego skarbca. No dobrze, no to chłopaki, chodźcie tutaj. W takim razie. O, tutaj przyjdźcie. Nie biegajcie. Spokojnie sobie przyjdźcie. Później was wyślemy, jak już będziemy mieli 8-9. Tak, to was będziemy już samych pomykać. Będziecie sami pomykać na rozbójników bez niczego, tak? Tych 8 tam być. 8 na 16 to 2 na 1. Jakbyśmy ich ściągali do siebie, no to dobry sposób by był, nie? Tu jeszcze łuczników wesprzeć wtedy, nie? Najpierw pod nich podejść, później. No tutaj mamy ten plus, że nie musimy się spieszyć i przed gostkiem tam nie musimy zdążyć, tak? O, następny się pojawił. Wiecie, jest. Nie? Tutaj. Rozbójników. Dopiero co się pojawił, czy już był wcześniej? Aha.
Chyba był wcześniej w takim momencie. A czemu to chowali? Co, mieliśmy napad jakiś? Kiedy? Jakiś napad był? Był? Czy tu jest pusty? Nie, jest. Dobra, mniej więcej, no. Mamy się na razie czym bronić. Także nie jest tak bardzo źle. Aha, tutaj powoli, ile będzie kosztować nas rozbudowa? No, 10 tych kłód, tak. Dobra, postawimy, nie? A co? A jeszcze nie będziemy rozbudowywać, tak? Dobra. No tak zrobimy. Dobra. Możemy rozbudować. O, zobaczcie. O, no to dobrze, że możemy. W międzyczasie się udało. No i dobrze. Dobrze jest. Tylko, że my tak sobie rozbudujemy do 12 na początku, tak? I sobie ich uzbroimy. No. I będzie. Będzie dobrze. No, jakbyśmy mieli tak 16 już, to już całkowicie. I po kolei będziemy robić tych rozbójników, nie? Powoluśku, po maluśku. I ci będą też zrobieni. Dobra, mamy jeszcze goła tutaj, możemy? Możemy. Zaawansowane. Wół przydzielony. Jeden został, dobra. OK. I teraz to już będzie inna robota. Teraz to już będziemy mogli sobie ślać. Mać. Dobra, teraz tak. Jęczmień. Pokaż mi jęczmień. Jęczmień jest bardziej tutaj. Ale tu też jest nieźle. Także zrobimy sobie dwie takie jęczmienne, nie? O, tutaj. Tam słabiej jest. Dobra. Zrobimy tak, nie? Tutaj powiedzmy, o, tak, będzie dobrze, jedna jęczmień, drugą zrobimy na jęczmień, tak, no, będzie dobrze, będzie pan zadowolony, dobra, i te będą jęczmienne, tak, jęczmień, dobra. To też zrobimy na jęczmień. I będziemy sobie zmieniać, nie? Wtedy. Raz to będzie dobrze. Tam drugie gospodarstwo się będzie robić. Następnego woła sobie dowołamy, nie? Jak będzie trzeba. Tu sobie od razu zwiększymy. Tu jest w ogóle jakiś wół był. No, zobaczymy. W każdym razie będziemy starać się, żeby tutaj te woły doszły. A nie gdzie indziej. A jak nie, to będziemy przerzucać woły. Żebyśmy mieli to dosyć blisko. A teraz tak. Wy, za przeproszeniem, to weźcie zaawansowanie. To weźcie... tak. Tak. Proszę mi tutaj wyciąć wszystko. Skoro i tak nie będziemy z tego korzystać, to przynajmniej niech będą pola uprawne, nie? Dokładnie. Ok, a ty masz w ogóle wuj? Wuj, mąż? Mąż, dobra. A ty chyba tutaj nie masz wołów, bo nie potrzebujesz w tym momencie. Ale już jest tartak pusty. Kurde. Szybko się uwinął. Głostek. A ty cię ma, nie mogę cię stąd wziąć nawet. Ty pewnie tu pracujesz bardzo mocno. No to tutaj później damy. A tutaj robią coś ludziska. Jaki macie zawód? Zawód jaki? Bez przydziału. Czyli robotnik. Super. Strasznie się cieszę. Dobra, jakiś się zrobimy, tam inny przydział. Ale to na razie. O, może tutaj tego. No. Jakiś będziesz miał. O, tartak, ten gościu z tartaku, albo ten z, tutaj z do składu, albo do tartaku. O, przyszła kasa. Przyszła kasa, dobra.
Okej, doszli chłopaki? Doszliście, tak? Dobra, no to rozwiązujemy. Tak, ciach. Zobaczmy, co tutaj jest. Potrzebujemy przynajmniej jeszcze... O, mało mamy. Przynajmniej dwóch na razie. Czyli jeszcze będziemy potrzebować łuczników, żeby następnych zrobić. Dobra. I tych weźmiemy. Spróbujemy w ten sposób działać, że będziemy ich ściągać po prostu do nas, do naszego tutaj landu. I wtedy będziemy ich łucznikami, prawda? Już wtedy zbierzemy łuczników i będziemy ich atakować. Dobra. Już więcej was będzie, ale to... A jeszcze tam nie miałem na tarcia w ogóle danego. A czemu biegacie? No właśnie. Ach, jeszcze będą musieli odpoczywać, no. Dobra. To mamy zrobione, tak? Pszenicę. Jaki mamy miesiąc? Kwiecień, już kurde. To trzeba by tu jeszcze jedną rodzinę i jednego byka tutaj wrzucić. Co, nie mamy w ogóle byków? A czemu tak? No dobra, no to my stąd weźmiemy, tak? Zwolnimy. Zwąsowany ciach. Może jest zaawansowany? Jest. Dobra. Opiszę jeden wolny, nie? Co teraz w tej nowym patchu jest tak, że musi być już jeden wolny? Nie może być tak, że dwóch wolnych? Ech, co jest znowu jakieś chyba pomyłki? Tak mi się to wydaje. Tutaj nie ma. Dobra, tutaj w spichlerzu. No, przychodzi do spichlerza, na razie zrzucimy stąd. I damy ze szpichlerzu. Czekaj, tutaj. Ci. Ludzie. Pszczelarze, dobra. A tutaj. Ludzie. Bez. No to dawaj. Tu. No i mamy dwa pługi, tak? I dwie rodziny będą z dwoma pługami. No to już będzie chyba lepiej, nie? To nam szło. Uby. No tam później zrobimy tutaj następne gospodarstwo i następne. I to by żywienie jakoś będzie szło, nie? Już trzeba by słodownię przy okazji zbudować, tak? W Czarnie już tam budują podobno. Tu słodownie mamy? Nie ma, cztery. Juh. Dobra. Jak tam łuki? No robią, nie? Robią. A mamy desek? Mamy parę desek. Dobrze. Okej, no to zrobią ten duży skład, to wtedy już będzie ciekawiej, nie? Mam nadzieję, że tutaj są z ubraniami. Z upałem, dobra. Ogólnie 7. Pan, tak prawdę mówiąc, to ten z garbami, to on nie ma co robić, ogólnie rzecz biorąc, nie? Czekajcie, sprawdzę sobie. Garbarnia, no nie ma tych skór. Dobra, gościu z garbarni, chodź tu. Zmieniamy ci tutaj, że tak powiem, przydział, idziesz tutaj. Zaawansowane nie ma. No to tutaj masz, dobrze. O, patrz. Tutaj przydzielmy. Ile tam masz tych cegieł już?
No już powinno być na. A nie mamy wołów znowu. Ty kurde, gdzie ja te woły posiałem? Tu są, tu jest jeden. Tutaj muszę wziąć stąd woła jednego. To musimy przywołać znowu jakiegoś woła. O, no dobra, tu nie mamy. O, nie możemy 13 dni. To dobra, czekaj. To zrobimy tak. Machnią. Ja ciebie dam tu. Faktorii. Do faktorii się dam. O. Handelek, no przywieź mi te rzeczy, które potrzebuję. Czyli konika i wołu. Jak najszybciej. Dobra. No, a później sobie będziemy robić tam różne inne rzeczy. Kamienia nie mam? No to trudno i darmo. A, gdzie ty mieszkasz? O, trudno. Będziemy to co gdzie indziej szli. Tutaj proszę. Dorzuć jeszcze trochę kamyka. No i już. Trudno się mówi. Tu potrzebujemy trochę rolnictwa. Troszku desek, bo potrzebujemy. No i już. No z ubraniami to tam będzie spoko. Tutaj też tą owczarnię jakby budujemy i tak dalej. Tutaj mamy już pastwisko też wygenerowane. Będzie dobrze, będzie dobrze. Teraz by się przydało trochę więcej budowlańców w sumie. No ale to no, ja mam duży deficyt mam po prostu ludzi. Ci odpoczywają cały czas. No to niech se odpoczną. A już mamy 30, widzicie? Już 30. To już taki regiment dosyć ładny. Tylko widzicie, my musimy cały czas tutaj, żeby ci szli lasem, żebyśmy wyszli tutaj na polanę, na swoje włości i wtedy ich zaatakować, nie? No wtedy jest dla nas najlepiej. No to jeszcze trochę poczekamy na tym. No wreszcie jakoś to dorobią tutaj. Nie? A tutaj się da jakoś tak. Ciąg, ciąg, ciąg. O właśnie. Tak żeby. O. Jakoś tak se zrobić, nie? O, tak. Dobrze. A taka ścieżynka, tak, żeby tak, żeby było, nie? Niech se będzie. A co nam przeszkadza, nie? Dobra, dobra. A tu też już tam orają, tak? Tutaj ręcznie, tu ręcznie, no to ładnie to idzie. Dobra, te cztery pola na razie. Uff, duży skład, dobra. Teraz tak, ludzie. Przerzuć do. Nie. Poczekaj. Coś miałem tu na myśli. Tutaj co? Ludzie. Stąd. Do spichlerza damy. Tu spichlerz. Bo tutaj zabraliśmy stąd gościa. A stąd gościa damy. Stąd gościa przerzucimy tutaj i już będzie dobrze. Bo chodziło nam tylko przede wszystkim, żeby spichlerz był duży, nie? Bo tutaj to jest przecież. Jest tu, o, proszę bardzo, handel. A my mamy handel łukami? Że tak spojrzę. Tak, mamy, tylko że nie zaktywowane. Złóż. Jest, mamy pierwszy szlak handlowy, także wywóz powyżej. 10. No to za piątkę już będzie ok. Później zrobimy tutaj ten szlak handlowy za 100. Na razie niech zarobi na tych łukach, nie? Na tych łukach niech zarobi.
Tak jest. I wtedy będziemy się... No 67 to nas nam nawet dobrze idzie. Na trudne. Także tutaj... No nie mam takiego pobłażliwego traktowania. A tutaj jest te 17. 17 potrzeba, nie? 17, 10, o. I 5, 5... A, no tak. No to zrobimy inaczej. Czekaj, zaawansowane. Minus. Plus. Dobrze. Jest, wół. Tam ma iść, gdzie ma iść już. Tutaj co? Jak tam idzie? No idzie, coś tam idzie, nie? Dobra. Okej, okay. Będzie drugie, trzecie gospodarstwo tu damy. I tu ten cały las trzeba wykarczować, bo tutaj są żyzne pola. No tu był dopiero co, to teraz tutaj poszedł. Ty kurczę, co ten wół tak dziwnie chodzi? A czemu on jest tu sam? Ty kurde. Czemu wół nie robi? Poszli se na... Ja, ty, coś się tu stało. Czemu wół mi nie robi? Przecież mi nie zdążą zasiać to. No nieładnie, ty. Co jest, co, co jest, co jest? Czego, czego brak? Może teraz nie róbmy tej kurczę, tej... Jest, dobra. A, dobra, idziemy. Zobaczymy, co będzie. W ostateczności ich po prostu weźmiemy do... Idziemy po tych gości. Mhm. Dobra, zobaczymy, czy się dadzą wciągnąć. Jeszcze nie ma, jeszcze ich nie ma, jeszcze ich nie ma. Jak daleko? O, są. Dobra, lecimy tu. Przy okazji zwolnijmy troszeczkę. Ciach. Tutaj damy naszych łuczników. O, proszę. Nie biegać. Teraz z powrotem. Tutaj. Gdzie tam są? Tam są. Dobrze. Tych ustawimy po prostu bezpośrednio za naszymi za naszą świtą. Spróbujemy, żeby ostrzelali ich, zanim oni to będą do nas szli. Dobra. Naszym damy natarcie. Zwolnimy teraz. I robimy natarcie. Pyk. Tych dajemy tu bieg. I od razu strzelanie z bliska. I powinno być dobrze. I tak to właśnie powinno wyglądać. Dobra. Rzucamy tak. To tak. No nie, no nie, 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 nie. Tych tutaj damy. Okej. Nie biegamy. Dobra. I ci sobie jeszcze pogadają tutaj chwilę i pójdą do roboty, nie? A w przeciwnym kierunku idziecie. No nie, nie, no nie. W tą stronę nie idziemy. Do roboty. Tam żniwa są do zrobienia. Jakieś kurcze ten... Rzeczy do wzięcia, nie? Dobra, idziemy tutaj.
Nie wiem, czy uda mi się z tym, żeby tak daleko za mną szli. A chyba tak, uda nam się. To od razu go po prostu zrobimy. Najpierw sobie dorzucimy po tym upgrade'zie tutaj. Dorzucimy sobie, że tak powiem, dorzucimy sobie tych żołnierzy do świty. Później ich sobie uzbroimy bardziej, nie? Bo taniej to wychodzi. I później dobijemy do 24, to już będzie w ogóle, to już nie będą w ogóle nic mogli pichnąć. I tyle, nie? A, macie rację, no to będą coraz większe te. To jest w ciągu dwóch godzin powinienem tutaj dojść do takiego dosyć fajnego już wyniku tutaj. Zobaczymy, jak nam wyjdą tutaj te wszystkie. Wiecie co, ja tutaj tego gościa zwolnię i niech robią na dwóch budowniczych, dwie ekipy budowniczych, bo mamy dużo tutaj do roboty, a że tak powiem, mało mamy z tego żelaza jeszcze. Tutaj rzeczy, handel. Przywiózł czy nie przywiózł tych gości? Miejsca w stajni zajęte już, tak? A co przywiózł? O, przywiózł te woły. Dobra, przywóz. 4, na razie 4 daj. 4, nie, 3. 3, dobra. 3, nowa wiadomość. Trafiaj do skarbca. I teraz gdzie jesteś? Zygmunt, trzeci baza, idź tutaj. Dobra, tutaj są jakieś. Tutaj jest jeszcze ten. Kostek. Gdzieś jakieś powstały jakieś jeszcze, czy nie? Nie. Nie ma. Nie ma wokół jeszcze nic. Dobra. Fajnie jest, ok. Handel słabo idzie. Nie fajnie. Bo ogólnie rzecz biorąc powinni nam tutaj z tego stanowiska wszystko wyczyścić. Ale idzie jak idzie, no. Aha, coś wyczyścili ogólnie rzecz biorąc, tylko my też koniki. Aha, miałem konika tu przydzielić. Handel. Weź. Możemy już zwiększyć. Dobra, to na razie sobie tutaj wstrzymamy. Zobaczymy, czy to będzie działać. Działa. Jedzenie drugiego typu. Kaczmy nam brakuje, ale najpierw mam dostęp do zarządzeń. No i dobra, zarządzenie. To nam zmniejsza aprobatę, zobaczymy jak dużo, ale przynajmniej będą mniej jeść. A 62, zobaczymy jak to zarządzenie będzie u nas działać. No bo wiecie, mamy kłopot z czym? Z jedzeniem, no jakby nie było. Ale już widzicie, warzywka działają. Miodzik słabiutko, jajeczka słabiutko, ale warzywka działają. Dobra. Tutaj wycofujemy. Dobra. Dajemy tutaj dalej do kopania. Jedną rodzinę i tutaj drugą. Dobrze. Zasiane praktycznie. Zasiane już rośnie i zasiane rośnie. Dobrze. Na razie nie daję płodozmianu z tego względu, że na razie potrzebuję kontrolować wszystko. Dokładnie wszystko. A czy tutaj mamy zwierzęta? Jedno jest zwierzę i oczekuję w dodatku. Czyli to nie jest to zwierzę, które byśmy chcieli tutaj, że blisko. Teraz tak, tutaj zwierzęta też oczekują. Gdzie on jest? Ten jest tu, czyli blisko, a ten jest tu i też oczekuje. Dobra. Nieźle. Dobrze jest. Ok, to teraz może już nie będzie głodu i weźmiemy tych naszych dziabongów. Aha, jeszcze tutaj zrobimy tak, żeby mieli co najmniej 4 zapasu opału.
Niech mają, nie? Ma. Aha, dobra. Przenieśmy tutaj tego gostka tu i wyładajmy tu. Dobrze. Tu jest ktoś, nie. Tu jest ktoś, jest. Ludzie i tutaj stąd dajmy tu. Dobra. Mamy tutaj no, dwie skóry na razie. No tak cienko to idzie z tymi skórami z tych kózek. Tak powiem szczerze. No cienko. A tutaj jak tam mamy. Dobra. I tutaj sobie zwiększymy. Tutaj ile mamy? Cztery marchewki nam rozbójnicy ukradli. Zaraz się z nimi rozprawimy, a tutaj będziemy musieli zrobić tu i tutaj jak zrobią, to zrobimy browary. Tak jest. A tutaj następne chaty będziemy robić, że tak powiem, o właśnie tu. Tak, tak. Tak, minus i minus. Tu takie szerokie wyjdą. Nie, to nie. No, takie mniejsze byśmy zrobili. O, tak, 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 minus. O, właśnie. I może być. Dwie takie zrobimy. O, proszę. Tutaj. No. Tutaj też się będziemy, w tą stronę też będziemy się kierować, żeby po prostu dosyć szybko tutaj zrobić. Wiecie, no, przemysł też lubi, żeby byli blisko ludziska, tak? Chata drwala. Jeszcze nie wybudowana. Ale to nam idzie. To rzeczywiście trzeba jeszcze jedną rodzinę tu zatrudnić. Jak tylko tutaj będzie wszystko już rosło. A wszystko już rośnie, no to w tym momencie bierzemy sobie, zwalniamy jedną rodzinę, właściwie to drugą też możemy już zwolnić, tak? Wszystko jest już, wszystko rośnie, tak? Wszystko rośnie, wszystko rośnie. No to ładnie się uwinęli, tak? No dobrze. Dobrze, no to nie potrzebujemy, no to niech budują w tym momencie, nie? A woły trzeba zwolnić. I kurczę, i już i lecimy. To się będzie przez lato robić, a my będziemy dalej łowić. Dobra. A zbieramy gostków i idziemy uskuteczniać, że tak powiem, naszą tutaj krucjatę z naszymi rozbójnikami. Tutaj mamy tylko tych jednych rozbójników, czy jeszcze jacyś doszli? Nie, tylko tych jednych rozbójników mamy. Trochę daleko, ale zrobimy znowu ten sam manewr, czyli weźmiemy na swój, że tak powiem, na swoje terytorium. To już zrobione. Czyli musimy tu jednego, przynajmniej jednego dać, żeby tych... O, już pięciu. Może nie trzeba było tak dużo nam nie ściągnęło. Niepogrzebane zło. No, trochę tam jednak daje. Dobra. I lecimy na Szczecin. Ostatnią grupę będziemy tutaj, że tak powiem, sobie ściągać. Tam wszystko gra, nie? Na razie chata drwala się zrobiła. A co tu się rozmnożyły te trupy?
to jest ten, tak? No i spoko. Będzie dobrze, będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony. I dobra, i tu... Jak oni mają równowagę, dobra. Tutaj spróbujemy, zobaczymy, czy zdążymy. Nieźle, nieźle. Okej. Okay. Także tutaj w tym momencie łucznicy nie mają szans w ogóle teraz przy tych paczach nowych, jeżeli chodzi o rozbójników w starciu. W starciu takim, wiecie, 1:1. O, idą, dobra, idziemy z powrotem. Ciach. Gańcia nam. Tutaj chodźcie. Idą, idą za nami, dobra. Idą, idą, idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Dobra, tam ci sobie idą, odkrywka, to już wszystko nam pobudowali, już w tym czasie, czekajcie, to sobie sprawdzimy, że jest lipiec, tak, jak tam nasze zboża, kuźwa, nic nie rośnie, tak prawdę mówiąc, 18, ten, co to kurczę będzie, tak mało, co to takie, strasznie mało, ty, coś chyba nie tak. Kurde. Nie wiem. No, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. To tak, to mi tak marnie to wygląda. To od razu wrzucimy. Słodownie trzeba zrobić. Tutaj. Od razu słodownie robimy, powiedzmy gdzieś, a nie mamy zasobów, ty Zygmunt, za bardzo się rozszalałeś. A jest, jest, a ten ma, nie ma, masz. To nawet może nie tu, a tutaj wrzucimy. Dobra, to jest raz. Tu odkrywka jeszcze jednego. Tutaj mamy, mamy. Dobra, wejdź. Wejdź. Ok, będzie dobrze. A tutaj. Czy tutaj? Dobra, tutaj damy wyższy poziom. I okej, okay, no i musi wystarczyć, dobra. Przyszli za nami, czy nie? Stoją skumańce? Nie, idą. Idą. My się tutaj ustawmy. I zobaczymy, jak się będą szli, tak? Na razie nie dajemy łuczników z tego względu, że zobaczymy, czy 10 sobie bez problemu poradzi z 16, a powinno być bez problemu. A poza tym łucznicy by nam odciągali ich. Oni by szli na łuczników, a nie na obczarnia już jest, już wszystko mamy, tak? No to dobrze. To się cieszyć tylko. Przyszli, przyszli. Dobra. Na naszym terenie, na naszym terenie. Na, tak jest, na tarcie. I
Jak tam idzie? Bezproblemowo powinno być. O, proszę, leżeć. Nie oddychać. A ten możesz kibicować, jasne. No, super jesteście. Kibicuj tak. Gdzie ten nasz generał? Znaczy się pułkownik. Dovgird. O, tu jest, zobaczcie, widzicie, jest nasz pułkownik. Dobrze. No i uciekli, dobra, do lasu. Tak jest. Okej, zróbmy tak. Idźmy po fanty. Tu idziemy po fanty, tak. O. Do obozu. Żeby po drodze tam jakiś drugi nie... A, teraz już są za silni po prostu na... Za silna jednostka na taki obóz. Także wiecie, no... Jak już mamy 10, 12, to już... Spokojnie, z palcem w oku, a powinniśmy to zrobić. Tam daliśmy zarządzenie jeszcze, że mniej żyć i będzie dobrze. Tutaj co mamy? Lipiec. Jak tam? No nie rośnie to za bardzo. Ty, kurde, no nie rośnie. Ty, no jak? O, jeden urósł do 18. No ja rozumiem, że tu mniejsze takie poletka są, ale to... Aha. Jest wyższy, tak? No dobra, no to tutaj już od razu... No nie, na razie wstrzymujemy się. Tutaj sobie zrobimy później. Albo piekarnię, albo... Albo... te. Albo tarcze. Będziemy tarczami handlować. O, już ładnie, ładnie nam poszło. Łuczarz, tak? Łuczarz daje radę. Co tam najwięcej nam sprzedaje? No, w sumie wszystko po kolei. A tu powinniśmy sobie dać jeszcze jednego. Tylko mam nadzieję, że nie stąd. Pokaż mi tutaj. Tutaj też podwyższamy. Dobra, moment. Teraz tak. Czemu oni biegli? Cholery jedne. Dobra, chodźcie tu. Jak? Kurde, jakim cudem oni biegli? Że ich nie puszczałem, żeby biegali. No teraz będziemy czekać, aż będzie nowy, że tak powiem, obóz. Ta kasa to chyba się zwiększa w momencie, kiedy coś nam zabiorą. I oni tam niby, że bogatsza ta bogatszy ten obóz jest. Ale to tak do końca nie jestem pewny. Dobra, tutaj zróbmy tak i zróbmy tak. I tu już będziemy mieli powoli coraz więcej. O, 71. Zadowolenia, super. Mhm. Dobra, ci idą. Jak tylko przyjdą, no to im się tam... O, już możemy mieć większe. No to dobrze, super. Łuki mamy. To teraz mi trzeba było zrobić pierwszą rzecz, czyli... Właśnie. A tutaj, skoro tu, czekaj, jeszcze tą słodownię zróbmy. Da się zrobić tą słodownię, bo to bez słodowni to możemy sobie tam robić, bo na razie nie róbmy. Mhm. Co tutaj, dwie rodziny były, czy co? Nie. Spichlerz nie potrzebujemy większy. Tutaj wyższy zrobiliśmy, dobra. Tu ściągnijmy jednego, dobra. Jest ok. Plus jeden, ok.
tutaj nie robimy i tutaj powoli robimy dachówki, nie? Dobra, tu już jest gostek do roboty, także tutaj będziemy powoli też wyciągać stąd pieniążki. Wiecie, ten za przeproszeniem tą rudę żelaza, to 3 jednostki to nawet jest sporo. Jak ja mam robić coś za drugie tyle, jeszcze dodatkowo angażować swoich ludków, no to trzeba się zastanowić, czy warto, nie? Także tutaj ten warsztat stolarski, ten łuczarz już tutaj jest, tak, zrobiony. Tutaj mamy kogoś? Nie ma. Nie ma. A nie bitniejemy tutaj z odnośnie tego tartaku. A na nim chcemy oprzeć swoją całą tutaj gospodarkę jednak, nie? Tutaj później będziemy ten wytop robić, bo czekajcie. A żeby później, czy nam się to w ogóle opłaca, na przykład gdybyśmy musieli zrobić, zobaczcie, 4, czyli jeden tylko do góry. Sztabka żelaza po 4 jest, nie? A z jednej rudy i z węgla, a węgiel mamy po 1, czyli praktycznie to samo. Czyli mnie się nie opłaca robić sztabek żelaza. Dopiero później jest różnica w momencie, kiedy ja sprzedaję, że tak powiem, na przykład hełmy. Hełmy, no to wtedy tutaj jest różnica, bo nie dotyczy w tym momencie, bo nie mamy, w ogóle nie ma, no ale one są po 8, tak? Po 8, później tutaj drzewcowa to też 2 nam zabiera ten i też 8, czyli też nam się nie opłaca. Także włócznie czy takie inne rzeczy też nam się nie opłaca. Najbardziej nam się opłaca tą rudę sprzedawać. Także też trzeba brać to pod uwagę. Tak się wszyscy jarają na tą sprzedaż, że tak powiem, tych mieczy i tak dalej. Dopóki nie spadnie cena, to właśnie tą rudę to się najbardziej opłaca sprzedawać, według mnie. Także pod tym względem jest dosyć fajnie. Czyli co? Jednym w skrócie. Jak już sobie zrobimy tych naszych ludków, to najlepiej ich sprowadzić, gdzie oni są. Gdzie oni są? A tutaj, no to szybko przeprowadzimy. Dorzucimy do 12. Tak. I poziom osady znowu wzrósł. No teraz przerzucamy rozwój. I co mieliśmy robić? Tutaj to, tak? Czy chlebki? Zrobimy chlebki. Dlaczego? Dlatego zrobimy chlebki. Z tego względu, że nam jedzenia ciągle brakuje. Zobaczcie, że znowu mamy tutaj minusy. I teraz tak, musimy zrobić teraz młyn. Pyk. Kończy się opał? Jak to kończy się opał? No dobra. Kończy się opał, no to dajmy jednego opałowca dodatkowo. Ale co? Że jak? Że ściągnąłem jakiegoś opałowca stąd, czy co? Gdzie ty mamy ten opał tutaj? Tartak jest. Chwila. Gdzie my mamy tutaj ten? Tutaj mamy opał. No co? Ty gdzie ty jesteś, ludzisku? No spokojnie, przecież masz niedaleko kuźwa tutaj lasy. No co ty, czego ty wymagasz, chłopie? Dobra, daliśmy drugich. Rzeczywiście nam ten sobie uskuteczniać po prostu tutaj te boje, jak będą jakieś jeszcze, że tak powiem,
na padziorki, no to będziemy ich tym zwalczać. A przeciwko dwóm grupom, no to chyba 24 byśmy musieli mieć. Ale to jedna grupa i jedna grupa łuczników w tym momencie na pierwszy atak by nam wystarczyła. Poza tym już zaczynamy mieć ładnie tutaj zamożność regionu, więc w razie czego sobie dokupimy, no nie? Więc z tym wszystkim Was zostawiam, także do usłyszenia, do następnego razu. Hej, hej!